Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Rzepińskie Jeziora, 22 październik 2013. Dzisiaj kilka słów na taki temat: właściciel czasu. Kto jest właścicielem Twojego czasu? Kto jest właścicielem mojego czasu? Tak naprawdę, tak, jeżeli weźmiemy to od podstaw. My jesteśmy właścicielami naszego czasu, czyli innymi słowy, to od nas zależy i tylko od nas, jak będziemy ten nasz czas pożytkować. Czy będziemy go sprzedawać, licząc ileś za godzinę, czy będziemy raczej kreować jakiś projekt, za który nam ktoś zapłaci, czy będziemy go inwestować w taki sposób, żeby w przyszłości przynosił nam profity. Od nas zależy to i w tej skali takiej związanej z rodzajem naszego zajęcia i w tej skali takiej, co z nim robimy. Co z nim robimy, mając na myśli rozwój własny, mając na myśli przyjemność, mając na myśli hobby. My jesteśmy właścicielami naszego czasu. Czasami zachowujemy się tak, jakby to nie była prawda. Czasami czujemy tak wielką presję, że my coś musimy, bo ktoś, bo coś, bo gdzieś, bo jakoś, że zupełnie traci sens jakaś taka nasza walka o wolność. Potrzebujemy sobie zdawać z tego sprawę zawsze i wszędzie, że każdy z nas jest właścicielem swojego czasu. Każdy z nas. Jeżeli w danym momencie może gros swojego czasu sprzedajesz, gros swojego czasu marnujesz, to nie znaczy, że nie możesz tego naprawić. Możesz to zrobić w ciągu może kilku dni, może kilku tygodni, może kilku miesięcy potrzeba na to, ale możesz to zrobić. Możesz przywrócić prawo własności do swojego czasu, żeby było to rzeczywiste, prawdziwe, autentyczne, żebyś ty decydował o tym, co robić ze swoim czasem, żebyś ty decydowała o tym, co robić ze swoim czasem, prawda? To tak bardzo ważne, fundamentalne, wręcz podstawowe. Świadomość, kto jest właścicielem mojego czasu. Do zobaczenia jutro. Hej.